Cześć, tu Mikołaj z Brawl Komiksy. Zapraszam Was na kolejny odcinek Komiksu Roku, a będzie mowa o komiksach Kultury Gniewu, które wyda w maju 2023 roku. Będzie mowa o lekcji autorstwa Nick Drnaso, festiwal Jacek Świdziński, Jeż Jerzy, zeszyt pierwszy. Zapraszam do oglądania! Jeż Jerzy to cykl komiksów napisany przez Rafała Skarżyckiego i Tomasza Leśniaka. Było kilka tomów, wydała je wcześniej Kultura Gniewu. Ukazują się liczne komiksy nawet w relaksie, który tam sobie gdzieś leży. I są to komiksy ogólnie hedonistyczne. Płynie z nich niezwykła rozrywka, czysty fan, czysty, absurdalny, sarkastyczny fan. Czy forma zeszytowa się przyjmie? Pewnie tak. Wszyscy kochamy przecież zeszytówki. I teraz, czy pierwszy zeszyt od Kultury Gniewu to jest to, czego oczekiwałem i czego chciałem? No jasne, przywitałem ten zeszyt z otwartymi rękoma. Jak jest? A tak jak wspomniałem, sarkastycznie, hedonistycznie i cała masa fanów. Forma krótka powoduje, że czyta to się o tak i zabawa jest taka. Mam wrażenie przede wszystkim, że Rafał Skarżycki wyciągnął kwintesencję i w tych trzech historiach tu zawartych podał to, co najlepsze w Jerzu. Mam nadzieję, że to nie jest tylko wyłącznie dobry start, a również dobra zabawa. Zapraszam również na prezentację części graficznej. Jerzy wygląda bardzo fajnie. Jest to typowa zeszytówka z zapowiedzią numeru drugiego z tyłu. Papier nie jest lakierowany, jest matowy. Mamy autorów tekstu Rafał Skarżycki jak zwykle i rysunki Tomasz Leśniak i o tych rysunkach porozmawiamy właśnie teraz, bo są mega. Jak dla mnie Tomasz naprawdę ulepszył swój warsztat. Spójrzcie, ile to szczegółów, ile detali. Popatrzcie sobie stare opowieści z Jerzym i zobaczycie, że kiedyś było gorzej, teraz jest lepiej. I w ogóle po Fungale to wszystko będzie już inne. Mało stron, ten wygląd, spójrzcie, te rysunki są piękne, jakie kolory, no po prostu wow. Zachwycam się tym, ile tylko mogę. I jeszcze końcówka, żeby mnie też nie spoilować. Reklama jeszcze dzieł zebranych. I co? Będziecie kupować? Bo ja tak. Dla mnie to jest bardzo fajna pozycja, ale daleko, żeby to stało się komiksem roku, bo to jest tylko fan. Żadna dodatkowa wartość z tego nie płynie. Czas rozliczyć się z fascynacją na blogu komiksowym Komiksy Jacek Świdziński Festiwal. Gdy zobaczyłem tę pozycję w katalogu wydawniczym Kultury Gniewu, pomyślałem sobie na 100% komiks roku. Fascynacja bloga odhaczone. Przeczytałem zapartym tchem od tak na jednym posiedzeniu i no kurczę, to nie jest to. Lekki zawód. Wszędzie dookoła trąbi się o tym komiksie, jak jest świetny, jakie łzy powoduje, radości, szczęścia, smutku, jak jest wielki. Pomijając te wszystkie kłótnie, utworzyła się nawet grupa fanboyów próbująca tego komiksu całą swoją piersią, niczym Rejtan. Ale dla mnie to jednak nie jest to. Doceniam. Jacek wykonał świetną robotę. Świetny research. Świetne przygotowanie. Festiwal Młodzieży 1953 roku jest to ciekawe wydarzenie. Może niektórzy pamiętają. Może niektórzy żyją jeszcze PRL-em i mają takie wspomnienia z tym związane. Sentyment, nostalgia, różowe okulary. Jednak dla mnie są czasy, które są przede wszystkim historią polskiej. Nie miałem z nim styczności, nie mam żadnego odniesienia. Celu na mój wiek nie mam żadnej relacji z komunizmem. Dobry research sprawił, że komiks jest naprawdę świetnie wykonany i obrazuje to, co się działo, nie za pomocą oka kronik filmowych i tego wielkiego triumfu systemu socjalnego, a jednak za pomocą oczu zwykłych ludzi. I to jest jeden z dużych plusów, które można tu znaleźć. Prawdziwe relacje, które dotyczą wszystkiego, co się dzieje na takich festiwalach. To czasami nawet bardzo szczegółowo, ponieważ ludzie tu nie tylko się świetnie bawią, chodzą w pochodach, próbują poznać obcokrajowców, dotknąć coś z tego świata, który kryje się za żelazną kurtyną, ale również spędzić mile czas.
pijąc, bawiąc się, uprawiając seks. To w sumie oczywiste, bo tak to wygląda i tego nie pokazuje wprost, a Jacek się jednak pokwapił o to i to jest świetna sprawa. Bardzo duży plus na tą formę. Zabawa kolorami i nasza graficzna plus, chociaż to powoduje, że komiks ten nie ma ciągłości, którą tak bardzo lubię. Fajne, ale to za chwilę zobaczycie, jak to wygląda dokładnie na prezentacji. Festiwal jest to mała kobyła, powiedział, że format podręczny, kieszonkowy, gdyby nie rozpychał tej kieszeni. Przeważnie komiks jest czarno-biały. To są typowe ludziki Świdzińskiego. Patyczaki, chociaż trudno nazwać patyczkami, bo mają wiele więcej elementów niż proste patyczaki, na przykład Dema. Rysunki dosyć szczegółowe, coraz bardziej w porównaniu do innych produkcji Świńskiego i zaskakują również formą. O, tu trafiłem akurat, to będę łatwo rozpoznać po kolorowym odbiciu. Tu idą przemówienia i inne wydarzenia, które są związane właśnie z prezentacją krajów. To bardziej zniosłe momenty, te bardziej, które można znaleźć w kronikach filmowych. Przynajmniej może taki był zamiar Świńskiego. Trzeba było dopytać go. Nie znalazłem żadnych wywiadów odniesienia do tego. I również w paru momentach dochodzi do podjęcia zupełnie innych prób rysunkowych, bardziej skomplikowanych. Teraz nie wiem, czy trafię na taką próbę. Była taka jedna próba. O, spójrzcie tutaj. Twarze, to nie są patyczaki. To są już normalne postaci ludzkie. Wyglądają znacznie, znacznie lepiej i podają się właśnie o festiwalu. Widzicie? Forma jest różna. Jacek popracował nad warsztatem, który chciał tu wykorzystać. Miny oczywiście też potrafią dużo powiedzieć, dać tu spojrzeć. Więc graficzne pewno najlepszy komiks Jacka. Czy festiwal zostanie komiksem roku? Niekoniecznie. Zawiodłem się, fajnie spędziłem czas, a jednak oczekiwałem czegoś zupełnie innego. Miałem nadzieję na coś mniej poważnego, na trochę tego chaosu, który zawsze był widziany w dziełach Świdnickiego, a jednak dostałem coś bardziej poważnego, realnego. Prawie że kronikę prawdziwych wydarzeń, nie kronikę, która ma pokazać wielkość tego wydarzenia, a okruchy z życia. Być może przez rok, być może do końca roku dojrzałem już sobie myśli i zmienię zdanie, ale na razie jest to po prostu poprawnie wykonana pozycja okiem Jacka Świńskiego i jego sposobu pisania i rysowania. A wy? Co myślicie o tym komiksie? Nick Drnaso, lekcja aktorstwa. Nick Drnaso to potrafi sprawić, że mamy niezły mindfuck w głowie, naprawdę. I spójrzcie, jak się wycofuje, bo pomyślę sobie o tym, co on tutaj napisał, narysował. To po pierwsze, aż się wycofuje. To, co tu się stało, to jest proces, który trwał przez te kilkadziesiąt stron i zupełnie się nie spodziewałem, jaki będzie finał. Pozornie jest to historia o grupie ludzi, którzy mają swoje problemy. Problemy typowe dla dorosłych ludzi. Bardzo różne problemy. Ludzie w różnym wieku. I spotykają się na lekcjach aktorstwa. Chcą spędzić czas dodatkowo, chcą zrobić coś innego. To wygląda zupełnie niewinnie. Lekcja aktorstwa, nauczą się jak grać. Ten nauczyciel, który tam się pojawia, poprowadzi ich, czegoś nowego nauczą. Być może trochę życie się ich odmieni. Ale tu zaczyna zachodzić w pewnym momencie ciekawa przemiana w tych ludziach, bo odkrywają, że role, które przyjmują, mają wpływ na ich codzienne życie. I to jest największa zagadka, bo komiks ten kończy się niezłym mindfuckiem. Czymś, czego się nie spodziewałem. Nie wszyscy się poddali temu procesowi do samego końca. Proces, na który zakończył się, no właśnie, też nie wiadomo, czy dobrze, czy źle. Tu zostaje bardzo dużo w głowie czytelnika. Skłania do refleksji, do przemyślenia, co tu w ogóle się wydarzyło, cofnięcia się do samego początku i jeszcze raz przebrnięcia przez cały komiks, który de facto jest strasznie przegadany. To jest dużo, dużo strasznie dialogów, dużo talking heads, gadających głów, które atakują czytelnika tekstem. Nie zmienia to faktu, że sama lektura jest bardzo fajna. Czyta się świetnie i to pod kategorię komiks roku na pewno podpada.
bardzo podobał mi się ten komiks. Moim zdaniem jest to najlepsza rzecz od Nicka Drenasa, jaką kiedykolwiek wypuścił. Jeśli dalej pójdzie, w kolejnym będzie jeszcze lepszy. Ponieważ to, co zrobił ze mną, z moimi myślami, jest tym, co zawsze oczekuję od komiksów. Skłonił do refleksji i cały czas mam go w głowie, gdzieś tam z tyłu i myślę o nim, o co tu w ogóle chodziło, co tu się wydarzyło, jakie mechanizmy tu się zadziały. Spójrzmy jeszcze na warstwę graficzną. No właśnie, Nick Drenaso to jest znany rysownik, ale lekcja autorstwa w samym początku mają okładkę pełną różnych postaci. Teoretycznie tych samych. Da się dopasować twarze, innym trochę wyglądzie, uśmiechu. Artystyczna wklejka. Niezapomniane jeszcze postaci. I forma gadających głów, talking heads. Są głowy, które gadają. To jest dużo tekstu. To się naprawdę czyta. Rysunki tu stanowią dalszy plan. Skupiamy się raczej na warstwie fabularnej. Chodzi o to, co się dzieje dalej. I te głowy rzadko wyrażają emocje. Czasami jest zmiana w mimice minimalna. Spójrzcie, postać, która aż tak lekkie inne ujęcie, ale przeważnie są takie same. Talking heads all the time. Bardzo dużo. Czasami są wstawki. O, to jest zupełnie coś innego. To jest nawiązanie do tego, co przeżywają te postaci, co grają. Czasami w ogóle są zupełnie inne. O, dokładnie. Czasami które postaci mają bardzo odjechane pomysły na własne fabuły, więc zmienia to się dużo. Kolorowe, proste rysunki, też należy to zaznaczyć. Nie są zbyt skomplikowane i one noszą fabułę. Jest czasami czarno-biało. To jest normalne, bo to jest jedna z gier aktorskich. Jest i psychodelicznie. A poza tym talking heads. I wklejka, druga strona. I to jest bardzo ważne, co się stało. A to wynika z fabuły. Oczywiście format jest inny, nie jest klasyczny, na przykład jak wieżu. Taki bardziej zwarty. 4x3 chyba. Tak stawiam. A wy co myślicie o tym komiksie? Kupicie go? Macie go za sobą? Zapraszam do komentarzy. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam was do postawienia lajka, subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robicie. A u was żegnam i do zobaczenia w przyszłym odcinku Komiksu Roku. Na razie!